wchodząc do urzędu. Wizytę na podatki.gov.pl. Dbaj o swoje bezpieczeństwo. Informujemy, że zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych nie udzielamy telefonicznie informacji w sprawie zwrotu nadpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-37, PIT-36 i innych. Proszę wybrać numer wewnętrzny lub poczekać na zgłoszenie się operatora. Dzień dobry, sala obsługi Niemiec Węsa, w czym mogę pomóc? Dzień dobry, wie pani co, ja tam owego czasu podpieprzyłem po prostu prokuraturę w Oświęcimiu i chciałem się dowiedzieć, jak tam daleko, czy ta już kontrola została wszczęta, czy nie wszczęta. Proszę pana, jeszcze raz bardzo proszę zadać pytanie, bo troszkę źle było słychać. Proszę panią, owego czasu podpierniczyłem prokuraturę w Oświęcimiu, że o prawdopodobieństwie robienia wałeczku, bo wynajmują... Chciałby pan jakieś bliższych informacji w tym temacie? Tak, proszę pana, chciałbym bliższych informacji. Proszę pana, dobrze, łączę pana. Już pana łączę do odpowiedniej komórki. Nie, to kobieta. To nie jest bot. Dobra. Inna płaca. Wszystkie pieniądze, panie. Euro, ale... Tutaj. Jeszcze fakturę wystawimy, bo z urzędem skarbowym gadam. Nie obrażaj ludzi, wiesz, bogatych niskimi cenami, bo to wstyd by było dla takich, wiesz. Ale powiedz, że robiłeś w warunkach, nie ten... Aha, sprawdź, z której strony wiatr wiał, czy te winarki. Dzień dobry, czynności analityczne, Mirosława Muczek. Dzień dobry, proszę panią. Owego czasu podpieprzyłem prokuraturę, proszę panią, w Oświęcimiu, że jest prawdopodobieństwo wynajmowania pomieszczenia bez wystawiania fakturki. I mieliście tam zadziałać. Chciałem zadzwonić, czy już kontrola jest przeprowadzana, czy nie? Ona wpłynęła taka informacja do nas sygnalna i będziemy podejmować działania. A to jeszcze się nie podjęli? Ale to ja nie muszę panu mówić, czy podjęli. Ale pani jest od tego i wie pani, jak pani wie od czego, co pani ma mówić po prostu. Ja pytam jako zgłaszający, proszę panią. No to jako zgłaszający została przyjęta informacja. No ale czy już została podjęte czynności, teraz pytam. Została przyjęta informacja i czyli, będziemy sobie w tej kwestii prowadzić działania. Czyli nic się jeszcze nie zrobili po prostu od tamtego tygodnia w tej kwestii, tak? Ja panu nie będę udzielać informacji na ten temat. To kto mi udzieli informacji? Jest przyjęta informacja i będziemy podejmować czynności. To kiedy będzie te czynności podejmować? No tego to już panu nie muszę powiedzieć. Ale pani musi, proszę panią, bo ja jestem zgłaszającym, no. No to pan został poinformowany, że została przyjęta i będą podejmowane czynności. No ale kiedy? Bo ja bym chciał być, po prostu wpadłbym sobie, zobaczyłbym, żebyście tam coś nie przekręcił. Ale co pan chce zobaczyć? Pan nie jest stroną w tym momencie. Jak to nie jestem stroną, a osoba zgłaszająca nie jest stroną? Co pani to po prostu mówi? No to został pan poinformowany, że została informacja przyjęta i dalej będą prowadzone czynności i to jest objęte tajemnicą. No ale chyba stroną jestem w tej sprawie, czy nie? No nie jest pan. Jak nie? Jestem zgłaszającym informację. To nie jest strona, nie? Nie. Aha, to nie. A kto jest stroną? Nie, mi pani powie, to się może czegoś nauczę w tym życiu, no. Stroną postępowania to zgodnie z ordynacją, to może pan sobie już panu powiem. No nie, mi pani. Tak dokładnie. No niech pani otworzy komputer, poczyta i mi pani powie. No proszę bardzo, czekam. Powiedzcie mi, kogo my zatrudniamy w tych urzędach? Jest 440 tysięcy podstawowych tych urzędników państwowych i tam nikt nie zna przepisów. Stroną w postępowaniu podatkowym jest podatnik, płatnik inkasem lub wnioskodawca prawny, a także osoby trzecie, o których mowa w artykule 110-117a, które z uwagi na swój interes prawny żądają czynności organu podatkowego, do której czynność organu podatkowego się odnosi, lub której interesu prawnego działanie organu podatkowego dotyczy. No to interes prawny, proszę państwa, skoro prokuratura jest instytucją publiczną, to ja pani tylko grzecznie odpowiem, żeby pani się raz na zawsze nauczyła, tak?
jest instytucją publiczną, a my jesteśmy właścicielami jako obywatele tego instytutu czy tej firmy, więc mamy pełne prawo wiedzieć, co tam się dzieje. Więc chciałbym się dowiedzieć, kiedy państwo zaczniecie tą kontrolę. Nie udzielimy panu takiej informacji. No ale to co, państwo współpracujecie z tym, czy co? To, co to chcecie zatuszować? Co to chcecie? Już jakieś telefony były? Po prostu niech pani powie. Nie naciska ktoś pana państwa, czy nie? Proszę pana, informacja została przyjęta i działania będą podjęte. Ale ja panią pytam, czy naciska ktoś na państwa w tej sprawie po prostu, informacja czy... została przyjęta i będą działania podjęte przez urząd. Dobrze, kiedy mogę zadzwonić? Jutro, pojutrze? Ale pan się już dowiedział. Ale że została coś... informacja przyjęta. No, ale to jest, informacja ale, jest, ale jestem stroną, więc mam mieć prawo do informacji. Pan nie jest stroną w tym postępowaniu. Pani poczytam tam dalej z rozwinięciem ten artykuł, który pani mi podała. I ze zroz... Ale pan, nie, pan zgłosił donos na instytucję, czyli pan nie będzie, my będziemy badać tą jednostkę, na którą pan złożył doniesienie, czyli pan nie jest tutaj już zainteresowany. To już jest objęte... Ale ja, właśnie ja jestem zainteresowany, szanowna pani. Ja jestem. Pani po prostu przekręca fakty. Jestem, oświadczam pani, że jestem zainteresowany w tej sprawie i chcę znać wyniki tej sprawy. No to nie będzie pan znał wyników tej sprawy. A kto będzie znał wyniki tej sprawy? Nikt. Co? Kto będzie znał te wyniki? Pana, zajmiemy się tą sprawą, zostało przyjęte zgłoszenie. Proszę panią, w jaki sposób mogę się dowiedzieć po prostu, jak będą rozstrzygnięte wyniki w tej sprawie? No pan się nie dowie, bo obowiązuje tajemnica skarbowa. A kto się dowie? Jaka tajemnica skarbowa, nie mi pani powie? Tajemnica skarbowa. Ale ten przepis mówi, że ja jestem tam, proszę panią, osobą, nie, która zgłaszała. No niech pani przeczyta jeszcze raz ten przepis ze zrozumieniem, bo ja go tu mam przed sobą. Wie pani, otworzyłem sobie komputer i ze zrozumieniem. Proszę pana, jeśli pan, nie wiem, ma jakieś zastrzeżenia, to nie wiem, nie... Ale proszę panią, czy wy jako urząd skarbowy, jesteście organem przestępczym, czy jesteście organem kontrolującym, działającym nie na szkodę w tym państwie? Jak obywatel, który zgłasza, nie może się dowiedzieć o wyniku, proszę panią, skoro jestem jako osoba zgłaszająca, to jestem stroną i ja nie mogę się dowiedzieć, proszę panią, o tym, kiedy będzie ta sprawa załatwiana, jak będzie. Ja jestem zainteresowany. Nie tak jak pani powiedziała, jestem zainteresowany tą sprawą. Pani... Ale pan nie będzie dla pana udzielona informacja, bo jest to objęte tajemnicą skarbową. A to wy sobie takie wałki robicie, na przykład ze skarbówką, ze sądami, z każdym sobie takie wałki robicie jako urząd skarbowy, czy jak? Że dostajecie takie po prostu zlecenia i co? I później zamiatacie to pod dywan? Proszę i co? Pana, pan złożył informację sygnalną i my się tą sprawą zajmiemy. I tyle panu mogę powiedzieć. No ale ja się pytam, czy państwo robicie w ten sposób bardzo często jakieś takie wałki, że to zamiatacie pod dywan i nie informujecie opinii publicznej? Nie mi pani powie. Ale co mnie rozumie, co ja panu mam powiedzieć? No proszę panią, my jako obywatele... Ja panu powiedziałam, sprawą zajmujemy się, została przyjęta i reszta jest objęta tej... To ja odpowiem pani, podpunkt 4 Konstytucji, to jest nadrzędny, to my jesteśmy władzą w tym kraju. To ja pani wydaję, bo pani pracuje za nasze publiczne pieniądze, więc to ja pani po prostu wydaję polecenia, a nie pani wydaje polecenia mi. Żebyśmy się dobrze... Ja panu nie wydaję żadnego... A ja pani wydaję polecenie i proszę po prostu o wskazanie, kiedy zajmiecie się... Proszę panią, jeżeli pani złamie, to złamie pani nadrzędny przepis tego kraju, czyli konstytucję. Podpunkt 4. Ma pani internet? Proszę otworzyć. Tak, tam to pani otworzyła. To też proszę otworzyć. Proszę pana, jeszcze coś w tej sprawie pan chce tutaj dodać, bo pani ode mnie informacji pan innej nie dostanie. Przepraszam sekundkę, bo tutaj podszedł po prostu pan, który służył 20 lat po prostu. Powiedz mi, panie Pawle, czy pani ma obowiązek udzielać mi informacji, skoro złożyłem zawiadomienie, czy ja jestem stroną w sprawie, czy nie? Dzień dobry panie, no powinna nam pani udzielić tej informacji, zwłaszcza zawiadamiającemu. Ta sprawa nie dotyczy tego
pana, tylko dotyczy innego organu. Ale proszę pani, to jest w interesie społecznym, ma pani obowiązek, niech pani się nauczy przepisów. Wie pani, co to jest interes społeczny? Halo? Tak, słucham pana. Interes społeczny. Powiedziałem wolniej, żeby pani zrozumiała. Wie pani, co to jest? No, słucham pana. No to mówimy bardzo ważny interes społeczny, więc chcemy udzielenie i żeby nam pani udzieliła informacji. No to ja już panu powiedziałam, że informacji innej nie udzielę. Pani jest prokuratorem, tak? Nie, nie, pani pracuje, to jest urząd skarbowy. Po prostu to byśmy może wzięli imię, nazwisko i weźmiemy, po prostu tą panią oddamy do tego, nie? Do prokuratury po prostu za... Ze sprawdzenia. To... Nie, pani się przyznaje. Ale pan nie jest... Dobrze, proszę, bardzo, ale bardzo proszę panią, o imię, to... nazwisko. Ale jest... Ja już panu podałam na początku. Jeszcze raz, nie... Mirosława Hucze. Pani Miros... Przecież pan i tak wszystko nagrywa. Sława... Bez naszej zgody. Huczek, tak? Tak, proszę pana. Huczek, bo mnie interesuje mnie wasza zgoda po prostu, bo ja wam za to płacę. No, pan... I pani jest na stanowisku, pani Huczek? Kierownik referatu. Kierownik referatu, tak? Tak. Referatu. Pani Huczek, my w takim bądź razie poczytamy po prostu przepisy i złożymy następne zawiadomienie na panią. No dobrze. I niech pani się nie czuje bezkarna, bo jest dość. Dobrze. My jako obywatele mamy już dość. Nie będziecie nas gnoić, poniewierać i szmacić i zamiatać pod dywany, jeżeli któremuś z was się coś po prostu dzieje, to w tym momencie nie reagujecie. A jeżeli zwykły obywatel popełni jakąś małą, nawet nieświadomą pomyłkę, to go gnoicie, proszę panią, jako urząd skarbowy. Więc my mamy już tego serdecznie dość i będziemy to publikować, proszę panią. Będziemy was obnażać, wasze postępowania i przede wszystkim wasze rozmowy. Ja jestem stroną. Będę, proszę panią, jutro dzwonił i żądał informacji, kiedy zaczynacie działania. Miłego dnia. Do jutra. Do widzenia. No ale to jest, popatrzcie, to jest mistrzostwo świata. Zgłaszasz do urzędu skarbowego wałek, który popełnili urzędnicy, i nie jesteś stroną w tej sprawie, nie zostaniesz poinformowany. Nic. Spadaj, synku. A oni to zamietą pod dywan. No, po temacie. I po temacie. Piękny kraj.